Kochani, dzisiejsze przesłanie dla nas wszystkich. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Tak Marta by chciała się też... Bez wiary nie można podobać się Bogu. To jest dzisiaj przesłanie Jezusa Chrystusa do ciebie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Po środku był, skończyły się rady panoryczne. Bez wiary. Ale Rzeszowa, tak? Więc chcę tu do szkoły chodzić. To jest święte słowo, kochani. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Polska musi to usłyszeć. Ponieważ bez wiary wszyscy idziemy do piekła. Bez wiary nie jesteśmy w stanie upodabniać się do Jezusa Chrystusa. Bez wiary Bóg nie jest w stanie działać ani w twoim, ani w moim życiu. Bez wiary nic nie jest możliwe dla ciebie. Bez wiary. Jezus powiedział: dobrze, że odchodzę, bo jeżeli ja odejdę, przyjdzie Duch Święty i przekona ten świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przekona ten świat o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. I to jest największy grzech ludzkości, że nie wierzy w Jezusa Chrystusa. To jest największy grzech, ponieważ w Chrystusie Jezusie Bóg dał ci wszystko, abyś przezwyciężył, abyś zwyciężył grzech, abyś zwyciężył to, co niemożliwe, abyś wykonał to, co jest wolą Bożą dla ciebie na czas twojego życia na tej ziemi. W Jezusie Chrystusie Bóg dał ci wszystko, dlatego ty i ja nie mamy wytłumaczenia za nasz upadek. Nikt nie ma wytłumaczenia, ponieważ Jezus Chrystus zrobił wszystko, abyś ty zwyciężył. Zanim Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, ludzie mogli być jedynie religijni. Ludzie mogli z własnych sił starać się podobać Bogu. Ale od momentu, kiedy Jezus Chrystus postawił ten krzyż na tej ziemi, wszystko się zmieniło. Ponieważ Jego życie zstąpiło na tą ziemię. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. I to jest dobra nowina dla nas wszystkich. Ponieważ nie ma takiego drugiego. Nie ma takiego drugiego. Jezus Chrystus zmartwychwstał. I na tej wierze, kochani, opiera się nasze zwycięstwo. Ponieważ w tym zmartwychwstaniu stało się coś więcej. W tym zmartwychwstaniu wstąpiło życie wieczne na tą ziemię. Co się stało w tym momencie? Co się stało w tym momencie? Kochani, Biblia mówi, że w tym momencie zmarli, wstali z grobu. W tym momencie narodził się Kościół Jezusa Chrystusa. I apostołowie stali się podobni do Niego. Bo bez tej śmierci i tego zmartwychwstania oni byliby tylko nędznymi nieudacznikami, tak jak każdy z nas bez Chrystusa. Ale to właśnie to, że On umarł za nas i zmartwychwstał w nich, spowodowało różnicę, że oni byli w stanie pójść i zwiastować Ewangelię z mocą. Pójść i wzywać swoich rodaków do upamiętania. I to czynimy dzisiaj w Jego imieniu, dla was, kochani. Dzisiaj w Jego imieniu, w imieniu Jezusa, przychodzimy do was ogłosić wam tą wieczną, wspaniałą Ewangelię. Ewangelię mocy Bożej, że Jezus zbawia nasze dusze. Tak jak powiedziałem, ten świat musi zostać przekonany przez Ducha Świętego o tym, że jest w grzechu. I największy grzech to jest ten, że nie uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Ponieważ ci, którzy uwierzą, którzy uwierzyli, ci, którzy stali się Jego naśladowcami, Jego uczniami, oni zaczęli się upodabniać do Niego i stali się podobni do Niego. Halleluja.
Kochani, to jest Boża myśl dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie, dla nas wszystkich, halleluja! To jest Boża myśl dla nas, abyśmy stali się podobni do Niego. I to nie jest coś z nas, ale On to zrobi w nas, jeżeli uczynimy Go Panem naszego życia. Jezus zrobi to w Tobie i we mnie. Bóg przestał polegać na naszych wysiłkach. Bóg był tylko rozczarowany przez tą ziemię. Spójrzcie na faryzeuszów. Jezus był rozczarowany ich religią. Chociaż byli najlepszymi w swojej religii tamtych czasów. Cała ich religia. Jak Jezus nazwał tą religię? Nazwał ją po prostu nic innego jak obłuda. Jezus nazwał to obłudą. I do tego Ty i ja jesteśmy zdolni z naszych wysiłków. Tylko do obłudy. Tylko umiemy oszukiwać. Ale Bóg chce to zmienić. Właśnie po to przyszedł Jezus. I naszym największym grzechem jest, jeżeli nie uwierzymy Chrystusowi i nie staniemy się Jego uczniami, to jest nasz największy grzech przed Bogiem Ojcem. To jest nasz największy grzech. I dzisiaj Duch Święty jest na tym miejscu, aby przekonać nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Idąc dalej. Sprawiedliwość, kochani. Przeczytam urywek Bożego Słowa. Będzie to Rzymian. Słuchajmy się w ten tekst. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słyszymy to, kochani? Nasze usprawiedliwienie przed Bogiem to jest wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Kochani, Ty i ja nie mamy nic na swoją obronę, ponieważ cały ten świat stworzony świadczy o tym, że jest Bóg. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zniekształcili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezczyścili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę nędznych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący złego, przepraszam, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego,
rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Kochani, to jest Słowo Boże dzisiaj dla nas. To jest Słowo dzisiaj dla Ciebie, dla mnie. Kochani, sąd Boży wisi nad każdym człowiekiem, który nie wierzy. Wierzyć to znaczy naśladować. Wierzyć to znaczy przyjąć Jezusa jako swojego Pana i pójść za Jego Słowem. Wdrażać Jego Słowo w swoje życie. Uczyć się żyć tak, jak On żył na tym świecie. W posłuszeństwie Ojcu. Tutaj Ty i ja jesteśmy przemieniani na obraz Jezusa Chrystusa. Kochani, Bóg ma dla nas wspaniały plan. Jego planem jest Jego Syn. Ponieważ Bóg w Jego Synu zrobi z Ciebie i ze mnie takiego samego. Halleluja! To jest najwspanialsza dobra nowina dla każdego z nas. Nikt nie musi stać się biznesmenem, miliarderem. Nikt nie musi stać się jakąś tam gwiazdą filmową. Ale wszyscy, halleluja, możemy stać się podobni do Syna Bożego. Czyż nie jest to wspaniałe i cudowne powołanie? Niech dzisiaj Duch Święty jest na tym miejscu, aby Ciebie przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jest napisane w Słowie Bożym, kochani, że właśnie sąd Boży jest pewny. Każdy z nas idziemy z tej ziemi. Dzisiaj może słyszysz ostatni raz słowo o Jezusie, bo jutro już może Cię nie być. Ale dzisiaj jeszcze Bóg woła do Ciebie, abyś przyjął Jego Syna. Nie jako życie, nie jako religię, bo chrześcijaństwo to nie jest religia, ale to jest życie. To jest życie Syna Bożego, halleluja. I On ma moc uczynić Ciebie takim, jakim masz być. Nie musisz się starać z siebie samego. Nie musisz naśladować 100 tysięcy jakichś rzeczy, które ktoś Ci każe. Ale masz iść za Duchem Świętym. Kiedy Duch Święty wstąpi w Twoje życie, to jest właśnie życie Chrystusa. To On zacznie swoje dzieło upodabniania Ciebie do Syna Bożego. Halleluja. Amen. Czyż nie wspaniała wizja dla Twojego i mojego życia? Kochani, ja byłem narkomanem. Byłem na samym dnie społeczeństwa. Ja wiem, jaki ból jest w sercu człowieka. Kiedy nie ma już nadziei na nic. Kiedy diabeł tak Ci zdryje beret, już mówiąc dosłownie, że po prostu nie potrafisz uwierzyć. Ale kochani, dzisiaj Słowo Boże, które jest wszechmogące, które przychodzi dzisiaj do Ciebie, przyjmij je i uwierz Jezusowi. Nie mi, nie komuś tam, ale Jezusowi, który zapłacił na krzyżu za Ciebie. Wiecie, On mógł tu żyć jako król. On mógł tu żyć jako władca. Ale On tego nie zrobił, bo tak umiłował Ciebie i mnie. Bo tak umiłował nas, kochani. Nieważne, jak wyglądasz dzisiaj z zewnątrz. Nieważne, jak wyglądasz, może wyglądasz tak, że nie umiesz na siebie patrzeć w lustrze. To wszystko nie jest ważne. Ważne jest, żeby Jezus narodził się w Twoim życiu.